Dobra, to jeszcze raz witamy wszystkich bardzo serdecznie i zaczynamy nasze wirtualne spotkanie w ramach naszego, tak jak nam się wydaje, nowego cyklu przed końcem izolacji, małe rozmowy o wielkim kryzysie. Nasz cykl spotkań przed końcem to był projekt, który narodził się z przerażenia skalą katastrofy klimatycznej i ze zmartwienia nieadekwatnością środków podejmowanych przez rządzących, środków w walce o uratowanie planety. Teraz tym bardziej odczuwamy palącą potrzebę rozmawiania o tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, z powodu epidemii koronawirusa. I jest dla nas oczywiste, że ten koronakryzys we wszystkich swoich wymiarach, czyli w wymiarze zdrowotnym, społecznym, gospodarczym, jest ściśle związany z kryzysem klimatycznym i środowiskowym, a od sposobu, w jaki na ten kryzys zareagują państwa, korporacje i społeczeństwa, zależą dalsze losy naszej planety. Ustalenia naukowców nie przestają przecież zobowiązywać z powodu zagrożenia epidemicznego. Nadal musimy walczyć o redukcję emisji CO2, powstrzymywać zagładę ekosystemów i wymieranie gatunków, a także domagać się sprawiedliwości ekologicznej. Tym bardziej jesteśmy zaniepokojone tym, w jaki sposób na kryzys reaguje polski rząd, ale także tym, jaka narracja dominuje cały czas wokół kryzysu gospodarczego. Ponieważ nie możemy się spotykać i urządzać publicznych dyskusji, tak jak robiły do tej pory, chciałybyśmy przynajmniej poprosić o wypowiedzi, o głosy ekspertek i ekspertów i chciałybyśmy, żeby chociaż trochę bardziej słyszalny był głos tych, którzy domagają się bardziej sprawiedliwej transformacji, czy bardziej sprawiedliwego radzenia sobie z tym, w jakim się znaleźliśmy. Tak, i bardzo cieszymy się, że dzisiaj w ramach też takiego spotkania otwierającego cały cykl i inauguracji tych małych rozmów jest z nami pani profesor Monika Kostera, profesor w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, związana też z Uniwersytetem Södertörn w Szwecji, która była również profesorem chair na Uniwersytecie w Durham, a także gościła na wielu innych zagranicznych uniwersytetach jako wizytujący profesor. Jest także autorką przeszło 40 książek i licznych artykułów naukowych i badaczką organizacji, a wkrótce ukaże się jej książka, której tytuł, jak sądzę, w dzisiejszej rzeczywistości brzmi szczególnie znamiennie i w jakiś sposób też może proroczo: After the Apocalypse, Finding Hope in Organizing. I dzisiaj z panią profesor trochę chciałybyśmy o tym porozmawiać, właśnie o poszukiwaniu nadziei w czasach, w których mamy nadzieję, to zagrożenie apokalipsą być może się trochę zmniejszy i będziemy mogli próbować budować nowy świat, nowy, bardziej sprawiedliwy świat. I zaczęłybyśmy od takiego pytania związanego właśnie z naukami o zarządzaniu, ponieważ w ostatnich tygodniach, czy właściwie już nawet miesiącach, możemy obserwować taki proces podejmowany w ramach różnych dyscyplin refleksji i rewizji tego, czym te dyscypliny się zajmują, jakie do tej pory dominowały tam ujęcia, czego uczono studentów, studentek. I chciałbyśmy zapytać o to, jak wyglądały te kwestie w naukach o zarządzaniu i czy taki proces właśnie rewizji i myślenia o tych wyzwaniach, jakie teraz rzeczywistość współczesna stawia naukom o zarządzaniu, jak to w tej dyscyplinie wygląda? Czy mogłaby nam pani opowiedzieć trochę? Jak powinny wyglądać też? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. Bardzo mi jest miło móc rozmawiać z paniami na te fundamentalnie ważne tematy i jeszcze w tym momencie, bardzo szczególnym momencie, kiedy nie tylko znajdujemy się w takim czasie pomiędzy działającymi systemami, bo to już się dzieje od dawna, od wielu lat, pisali o tym socjologowie, na przykład Zygmunt Bauman, pisali o tym ekonomiści, na przykład Wolfgang Streich i wiele, wiele innych dyscyplin naukowych
się tym problemem zajmowało. Natomiast dlatego mówię, że to jest szczególny moment, ponieważ uświadomiliśmy sobie jako społeczeństwo, bardzo szeroko uświadomiliśmy sobie, że właśnie dokładnie to ma miejsce. Do tej pory był to jakby temat dla specjalistów, którzy próbowali zwrócić uwagę na różne takie bardzo zagrażające przetrwaniu w ogóle cywilizacji i nie tylko, w ogóle całej planety problemy, ale nie były to głosy jakby wołających na puszczy często, ponieważ nikt specjalnie na przykład z mediów nie miał ochoty, nie był skłonny tych rozmów podejmować. Ten okres, o którym tutaj wspominałam, nazywany bywa interregnum. To jest oczywiście metafora, nie chodzi o monarchię, tylko chodzi o taki moment zawieszenia pomiędzy działającymi systemami. Ten moment ma to do siebie, że nie działają podstawowe mechanizmy, wzorce społeczne, to co umożliwia ludziom skuteczne współdziałanie, ale niestety nie wiadomo, ile czasu to potrwa. I to jest oczywiście niedobra wiadomość, bardzo niedobra wiadomość i zdajemy sobie z tego sprawę, szczególnie właśnie teraz, kiedy z powodu pandemii musimy siedzieć w domu i wszystko robić online. Natomiast to jest taki moment, kiedy w szczególności powinniśmy i nawet mamy ku temu obecnie warunki, zastanowić się nad przyszłością. To nie znaczy, że mamy przepowiedzieć, co będzie, albo tak jak to jest strasznie modne w mojej dziedzinie, bo zaraz do tego przejdę w mojej dyscyplinie, w naukach zarządzania, wygłaszanie takich sentencji na temat tego, co będzie, takich silnych, normatywnych stwierdzeń, że będzie tak czy tak, że prace zabiorą nam roboty, albo wszystkie przedsiębiorstwa będą jak Amazon i jak Uber. Jakieś tego typu sentencje są wygłaszane i które nie są niczym poparte, nie są gruntowane ani w badaniach naukowych, ani nie są argumentowane, więc to nie są stwierdzenia futurologiczne, naukowe, ani też nie są to wizje socjologiczne, bo nikt nie są wygłaszane po to, żeby dyskutować na ten temat, tylko stanowią pewne takie silne hasło, nawet można powiedzieć dogmat. Właśnie powinniśmy dyskutować, zastanawiać się nad możliwościami, nad tym, co może być, jak to się skończy. I w pewnym sensie jestem o tym przekonana, że do pewnego stopnia to od nas zależy. Jak bardzo dobrze wykorzystamy ten moment do takiej refleksji, do zastanowienia i do przeglądu różnych możliwości. A tych możliwości jest sporo. I pani pytała o nauki zarządzania. I tutaj mamy naprawdę spory i niezwykle ciekawy dorobek propozycji mniej lub bardziej teoretycznych, mniej lub bardziej praktycznych, nad którymi teraz moglibyśmy się zastanowić. Ale również pani w swoim pytaniu dotknęła innego problemu, mianowicie tego, co dominowało przez te ostatnie lata w naszej dyscyplinie. Jak ta dyscyplina funkcjonowała, zwłaszcza w tych ostatnich dziesięcioleciach, i co z tego wynika? No i muszę niestety zacząć rozmowę z paniami od tego, że przyznam, że to, co przez ostatnie dziesięciolecia, zwłaszcza w naszym kraju, funkcjonowało pod hasłem nauki zarządzania, ma bardzo niewielki związek z tym, czym nauki zarządzania klasyczne były, jeśli już to momentami wręcz negatywny, to znaczy to, co się zalecało i lansowało i proponowało z dużą mocą
w ostatnich dziesięcioleciach jako rozwiązania, jedynie słuszne wręcz, są niezgodne z badaniami naukowymi z poprzednich lat, które były akurat dość rzetelnie i porządnie przeprowadzane i dość poważnie argumentowane. To z jednej strony. Z drugiej strony również jest to oderwane od różnych trendów w naukach zarządzania na świecie, które niejednokrotnie no, zgłaszają różne alternatywne modele, pomysły na to, jak z tego kryzysu, różne pomysły na to, jak można zarządzać organizacjami niekoniecznie w taki sposób korporacyjny, jak to się u nas nazywa, managerystyczny, tylko jakiś inny, bardziej demokratyczny, bardziej oparty na współpracy. Czy może włączymy wizję, bo ja nie wiem, nie mam, nie czuję kontaktu. Możemy, tak, rzeczywiście możemy. Tak, bo nie wiem, tak, nie wiem, co tak. Się dzieje. Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy i przepraszam, bo ja też mówiłam, zapomniałam włączyć mikrofonu. Więc właśnie pytanie było o to, jakie typy organizacji, zarówno w takim sensie instytucjonalnym, struktur, które już jakoś gdzieś tam istnieją, jak i formy organizacji w sensie tego właśnie, co Pani mówiła, czyli zarządzania, mogłyby nam być dzisiaj pomocne w wychodzeniu z kryzysu? Od kilku lat zajmuję się badaniami tak zwanych organizacji alternatywnych. I jest całe bardzo żywe, interesujące środowisko naukowe w wielu krajach, które no, ma podobne zainteresowania badawcze, więc na ten temat jest całkiem sporo materiału. Tak na dobrą sprawę organizacje alternatywne to jest takie hasło, które funkcjonuje w naukach zarządzania, to są wszystkie organizacje oprócz wielkich korporacji działających na zasadzie shareholder value. Mhm. Czyli oprócz tego władzowego instytucjonalnego centrum, wszystko to, co jest oprócz, czyli zdecydowana większość, no tak zdecydowana większość i różnorodność tego organizacyjnego ekosystemu. Natomiast to, co w szczególności interesuje mnóstwo osób zajmujących się badaniem organizacji, to są właśnie te organizacje, o których Pani wspomniała, czyli takie, które są odporne i które po pierwsze mogą pomagać ludziom rozwiązywać różne ważne problemy w sytuacjach, w których, które są dla nas niesprzyjające. Po drugie, mogą pomagać nam realizować ważne cele, które no, dla nas są ważne, takie jak cele ekologiczne, takie jak różne cele demokratyczne. Po trzecie, wreszcie dają dobrą, sensowną pracę, która nie jest wyalienowana. No i tak jak wspomniałam, zajmuję się badaniem takich organizacji od 2012 roku. Działających w Polsce i na północy Wielkiej Brytanii. Akurat to jest mój teren badawczy, natomiast no, na ten temat, tak jak powiedziałam, jest bardzo dużo badań. To funkcjonuje w bardzo, bardzo wielu różnych krajach. Może nawet mogę powiedzieć, że pewnie we wszystkich są jakieś tego typu organizacje. I są to organizacje, które mają jakiś inny główny cel, a nie zysk nie jest tym głównym celem. Zysk jest środkiem do realizacji celów. Po to osiąga się pozytywny wynik ekonomiczny, żeby móc na się zarobić, co jest poniekąd logiczne i rozsądne. I
Są to często kooperatywy różne. W różnych zresztą sferach życia, w różnych dziedzinach. Kooperatywy, na przykład w Warszawie jest taka bardzo sprawnie działająca kooperatywa, która zajmuje się sprzedażą żywności. Są też kooperatywy, które zajmują się prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym, czy też organizacje, które się zajmują niezależnym dziennikarstwem, też zorganizowane na zasadach demokratycznych, zbliżonych do idei spółdzielczości. I te organizacje w różnych takich kryzysowych sytuacjach radzą sobie nieźle, to znaczy one nie osiągają wielkich jakichś tam dochodów ani zysków, ale to nie jest ich celem, więc to nie jest aż tak wielka tragedia. Natomiast zarabiają na siebie i udaje im się przez różne takie nawet często bardzo trudne momenty i z różnych powodów krytyczne sytuacje jakoś przebrnąć i zapewnić ludziom poczucie bezpieczeństwa, bezpiecznego zatrudnienia, godziwą płacę, sensowną pracę i działalność, która jest pożyteczna dla innych ludzi i dla środowiska naturalnego. I w moim przekonaniu, i nie tylko w moim, jest takich badaczy jest więcej, na przykład z bardzo słynną postacią reprezentującą podobne poglądy na ten temat jest profesor Martin Parker z Wielkiej Brytanii. W ogóle jeden chyba z wiodących badaczy alternatywnych organizacji. On również jest przekonany, że to jest nie tylko alternatywa taka kryzysowa, wspierająca ludzi w krytycznych sytuacjach, ale jest to pomysł na przyszłość. To jest coś, co możemy robić, jak kiedyś wyjdziemy z tej izolacji. A czy ja mogłabym jeszcze jakby odwrócić to pytanie, bo może to jest dla Pani oczywiste, ale może właśnie, żeby jeszcze wybrzmiało. W takim razie, dlaczego te niealternatywne organizacje, czyli te właśnie oparte na shareholder value wielkie korporacje nie są jakby, czy nie poradzą sobie w kryzysie, albo czemu nie są dobrym przykładem zarządzania na czasy kryzysowe, w których jesteśmy? No, wystarczy wyjrzeć za okno i odpowiedź narzuca się sama. Znaleźliśmy się w tym punkcie, w którym jesteśmy, dzięki działalności tych organizacji. One miały coraz większą władzę i coraz większe bogactwa gromadziły przez wszystkie te dziesięciolecia ostatnio. To jest charakterystyka zarządzania neoliberalnego, całego systemu neoliberalnego, późnego kapitalizmu, gdzie na samym początku było wiele osób, które miało nadzieję, że to doprowadzi do większej innowacyjności, że ta sprywatyzowana gospodarka sprawi, że bogactwo będzie skapywało, tymczasem jeśli cokolwiek skapuje, to nie będę używać tutaj sformułowań uznanych za powszechnie za wulgarne, ale na pewno nie jest to bogactwo i wręcz przeciwnie, jest nierówności rosną, zanieczyszczenia też rosną, sytuacja zaczyna się robić coraz bardziej dramatyczna, mamy permanentną suszę, oprócz tego jeszcze mamy pandemię, z którą nie radzimy sobie głównie systemowo, bo ta pandemia jest przede wszystkim problemem służby zdrowia, która jest niewydolna. Służba zdrowia, która była redukowana, która była poddawana austerity policies przez wiele, wiele dziesięcioleci, jest w takiej sytuacji, że nie jest w stanie poradzić sobie z większym kryzysem. To jest zresztą też problem zarządzania. I to w bardzo wysokim stopniu jest to problem zarządzania. To zarządzanie, które ja kojarzę jeszcze z moich studiów, to tradycyjne, klasyczne zarządzanie, mówiło, że strategia jest po to, żeby móc dostosować się do różnych niespodziewanych sytuacji w otoczeniu. Po to w ogóle na takim wyższym, mądrzejszym poziomie zarządza się organizacją, żeby móc
podjąć właściwe decyzje w krytycznych momentach. Mhm. Czyli jeśli mamy niepewność w otoczeniu i chcemy zapewnić organizacji przetrwanie, to dobre zarządzanie strategiczne powinno zapewnić przede wszystkim możliwość działania w takim kierunku, które pozwoli uniknąć zagrożeń, a wykorzystać szanse. I do tego celu trzeba było mieć tak zwany zasób strategiczny. Czyli ten zasób, taki bufor, który właśnie umożliwi przemieszczenie się z jakiegoś toru A na tor B, kiedy trzeba. I wszystkie te zasoby były odchudzane, redukowane i likwidowane w ciągu ostatnich dziesięcioleci w neoliberalnym zarządzaniu. Jeszcze w dodatku ci, którzy się tym zajmowali, twierdzili, że tak powinno być, że właśnie na tym polega nowoczesne zarządzanie. Mówili o outsourcingu, mówili o lean management, mówili o zarządzaniu projektowym, o innowacyjności i te wszystkie hasła, które panie z całą pewnością doskonale znają, to były hasła, które wręcz stały w ewidentnej sprzeczności do badań naukowych, które ja kojarzę z wcześniejszej epoki. Owszem, można powiedzieć, że była, ta wcześniejsza epoka minęła, potem przyszła ta nowoczesność, no ale właśnie ta nowoczesność miała swoje 5 minut, ona miała te 5 minut przez przeszło 30 lat w absolutnej dominacji i doprowadziła do takiego stanu, który w tej chwili mamy. Więc może jednak lepiej sięgnąć po stare badania naukowe i zastanowić się, jak to można dostosować do dzisiejszej rzeczywistości i też, jak zasugerowałam, są jakieś pomysły, jak to zrobić. Bo są nowe teorie, są nowe badania, są na przykład te organizacje alternatywne, ale nie tylko, jest całe mnóstwo przeróżnych, ciekawych badań, o których piszę w tej książce After the Apocalypse. Wskazuje, z których tych badań naukowych nowych, z których teorii możemy zaczerpnąć jakieś wartościowe treści, żeby móc odnowić zarządzanie, przynajmniej na tym poziomie, bo jako zarządzaczka nie mam prawa się wypowiadać na temat wielkich systemów społecznych, na temat całego społeczeństwa, na temat całej gospodarki. Nie, to nie są moje kompetencje, mogę się wypowiadać wyłącznie na poziomie tego, na poziomie mezo, czyli średnim poziomie organizacji. Ale to jeszcze jakby dociskając to, co pani powiedziała, przepraszam, że może tak to trochę trywializuje albo właśnie zadaje takie pytania, które mogą się wydawać naiwne, ale czy można to rozumieć w ten sposób, że ta strategia organizacji oparta na maksymalizacji zysku, ona się okazała krótkowzroczna tak naprawdę, tak? W sensie w jakiś sposób krótkowzroczna i naiwna. Tak, tak, dlatego, bo to właśnie do tego się sprowadzało, jeśli nie można mieć długotrwałej wizji, wyjęło się tę optykę z repertuaru, prawda, teorii i praktyk, to cała koncentracja jest na okresie krótkim. I tak rzeczywiście w praktyce to wygląda do tej pory. Wielkie korporacje nie mają długookresowych wizji. Ich celem jest osiągnięcie jak największego zysku w danym momencie, w krótkim okresie. Więc nastąpiła taka powszechna krótkowzroczność organizacyjna, która wręcz stała się regułą i stała się regułą dla nas wszystkich. To znaczy, jak na przykład, jak ja zaczynałam pracę na Uniwersytecie Warszawskim bardzo, bardzo dawno temu i zapytałam studentów, bo akurat moje pierwsze zajęcia były ze studentami piątego roku, i zapytałam, jakie mają plany po ukończeniu studiów. To będą, że mieliśmy te bardzo, bardzo poważne zajęcia, niesamowicie poważne dyskusje. Oni się zastanawiali, głowili, ponieważ te decyzje, które podejmą teraz, to będą decyzje na całe życie. Innymi słowy, oni zaczynali planować na całe życie. Zatrudnienie jako zaangażowanie bardzo, bardzo długookresowe.
I potem często pytałam studentów o plany i te plany się coraz bardziej skracały. Ostatnim razem jak pytałam, to był ostatni raz, bo już więcej nie spytam, było to zbyt smutne po prostu. To dla wszystkich zainteresowanych. Ja bym może zapytała jakby z kolei o drugą formę organizacji, to znaczy właśnie te organizacje odporne, które dają taką możliwość właśnie nie tylko przetrwania tego kryzysu, ale też jakiegoś zabezpieczenia podstawowych potrzeb społecznych i bezpieczeństwa pracy na przykład, ale też właśnie zaspokajania różnych potrzeb takich istotnych, czyli właśnie o spółdzielnie, bo jakby z jednej strony mamy bardzo długą tradycję i w Polsce też rozbudowaną, prawda, historię praktyk spółdzielczych dotyczących nie tylko spółdzielczości spożywczej, ale też organizacji pracy przez za pośrednictwem spółdzielni, czy na przykład spółdzielni rolniczych, które też umożliwiają na przykład sprawniejsze dysponowanie, nie wiem, sprzętem rolniczym, prawda, i dystrybucję potem tego, co się wyhoduje w gospodarstwie. I chciałam zapytać jeszcze właśnie z perspektywy pani jako badaczki tych organizacji, co wewnątrz tych organizacji, co jakby w mechanizmach funkcjonowania tych organizacji sprawia, że one są odporne? Jakie tutaj, że tak powiem, praktyczne rzeczy wchodzą w grę, które zapewniają właśnie taką odporność tym organizacjom i sprawiają, że one są właśnie tak dobrze przygotowane na przykład na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi. Mhm. To znaczy, zacznijmy od tego, że organizacje nie działają w próżni. Organizacje działają w ramach większych systemów, można powiedzieć, ekosystemów organizacyjnych. I w ramach tych większych systemów one upodabniają się do siebie, bo muszą, jeśli chcą przetrwać. To jest, dobrze, zaupgrade'ował nas Zoom. Jeśli chcą przetrwać, to muszą działać na jakichś tam wspólnych zasadach, na przynajmniej tych podstawowych, fundamentalnych zasadach, one muszą być przestrzegane przez wszystkich. W związku z czym organizacje upodabniają się do siebie i oczywiście korporacje, którym najbardziej zależy na tym sukcesie. Nawet jeśli jakiś prezes byłby bardzo oświecony i chciałby zrobić inaczej wszystko, to praktycznie rzecz biorąc nie mógłby. No, w dużym uproszczeniu jest to niemożliwe ze względu na mechanizmy funkcjonowania organizacji w ramach takich większych ekosystemów organizacyjnych. Małe organizacje mogą próbować nawigować w tym otoczeniu, ale też w jakiś sposób się do niego dostosowują. Dlatego spółdzielnie w czasach PRL-u dostosowały się do państwowego komunizmu i nie były wcale aż takie przyjemne i demokratyczne, czy miały jakieś, powiedzmy, resztkowe formy demokracji w odróżnieniu od takiej państwowej huty, prawda? Ale jednak nie była to klasyczna demokratyczna spółdzielczość. I tak samo w czasie neoliberalnego kapitalizmu spółdzielnie również poupadamiały się troszkę, czy też mniej lub bardziej imitowały ten model zarządzania dominujący. Te organizacje alternatywne, które ja badam, są o tyle ciekawe, że one same definiują siebie jako działające poza systemem kapitalistycznym. Że one starają się minimalizować swoje interakcje z instytucjami kapitalizmu. Nie biorą na przykład kredytów. Nie korzystają z sieci dostawców kapitalistycznych, nie korzystają z machiny marketingu. Wszystko robią poza, robią to po swojemu. I dzięki temu, no oczywiście są odporne na zaburzenia w ramach systemu kapitalistycznego. Nie są narażone na presję ze strony banków. Nie muszą spełniać żądań jakiejś sieci sprzedaży. Nie muszą konkurować z dużymi korporacjami. To już im ułatwia życie. Ale również ułatwia im życie to, jak same oceniają sami moi rozmówcy z mojego terenu badawczego, to, co dla nich jest absolutnie najważniejsze, najbardziej stabilizujące, to jest współpraca. Czyli dokładnie odwrotnie niż w kapitalizmie. Nie konkurencja, współpraca. I im więcej takiej współpracy mają, nawet jeden z moich rozmówców wyraził to w ten sposób, że
największym naszym zyskiem są nasze relacje. I wiem, że to tak ładnie brzmi, troszeczkę piękno-duchowsko i tak ideowo, ale to nie tylko o to chodzi. Ja mogę podać przykłady, bo to również wyjaśni, odpowie częściowo na pytanie o tę odporność, co takiego jest. Otóż jeden z moich terenów badawczych, jedna z tych organizacji, mała, radzą sobie ekonomicznie, stoją porządnie na nogach, ale nie zarabiają jakichś gigantycznych kwot. Z dnia na dzień zostali zaskoczeni żądaniem najmującej instytucji, bo mieli swój lokal w bardzo korzystnym dla nich miejscu, w dużym mieście, i zostali zaskoczeni podwyżką, dwukrotną podwyżką czynszu. To był dla nich warunek nie do spełnienia. No, jeśli by zapłacili tyle, to zaczęliby mieć problemy. Nie chcieli mieć tych problemów, ponieważ najważniejszym celem dla nich wynikającym ekonomicznym to było zapewnienie ludziom zatrudnienia i utrzymania. Więc co zrobili? Ponieważ właśnie dzięki temu, że mają dużo różnych relacji, organizatorka zaczęła dzwonić tam do tych różnych swoich kontaktów i dzięki temu w ciągu tygodnia spakowali wszystko i przenieśli się z tego miejsca do innego miejsca, może mniej atrakcyjnego, ale blisko i też centralnie. I po takiej, płacąc taki czynsz, na jakich było stać. I takich przykładów ja mam bardzo, bardzo, bardzo wiele. To jest ta odporność, o której ja mówię. No ale też oczywiście ekologiczna odporność tu jest też ważna, bo te organizacje świadomie starają się współdziałać ze środowiskiem naturalnym, nie zaśmiecać, nie tylko jako taki ładna retoryka, tylko to jest dla nich żywotnie ważne, dla tych organizatorów. Właściwie to prawie chyba we wszystkich miejscach, gdzie badałam, były takie postawy strasznie istotne. A jak zrobić, żeby taki model zarządzania się upowszechnił? Poczekać, aż wszystko się rozkruszy z tego starego systemu. Aha. To jest odpowiedź trzeźwa. To niestety nie dało się zrobić konstruktywnie i elegancko i ładnie tym wszystkim ruchom społecznym, które działały po kryzysie 2008. Nie dało się potem zrobić bardziej dramatycznie ludziom, którzy protestowali i którzy żądali jakichś zmian społecznych na różne zresztą sposoby, nie zawsze pokojowe. I prawdopodobnie po prostu jesteśmy zdani na to, co się dzieje. Tak się stało. Być może teraz po tej pandemii przyjdzie taki czas, tego nie wiem. Może tak, może nie. Ale być może przyjdzie taki czas, że te struktury dominujące, instytucje i struktury kapitalizmu na tyle się skruszą i zniszczą, że będzie, przyjdzie czas, żeby na tych ruinach budować coś nowego. A czy państwo może jakoś wspomagać albo zachęcać te alternatywne formy organizacji i zarządzania? Musi. Bez tego nie zrobi się z tego nowy system. To będą nadal marginalne zjawiska, mniej lub bardziej przyjemne, mniej lub bardziej odporne. Ale żeby z tego zrobił się nowy system, to muszą uzyskać silne wsparcie państwa przy użyciu wszelkich narzędzi wspierania. Tak jak i finansowych, i jakichś długotrwałych polityk, zatrudnienia, oczywiście ochrony środowiska też, bo to bardzo mocno wspierało właśnie te alternatywne organizacje, bo one współdziałają ze środowiskiem naturalnym. Może też oczywiście być to wsparcie ze strony struktur ponadnarodowych, gdyby Unia Europejska poczuła się do tej roli, to byłaby bardzo korzystnym partnerem.
Ja bym się jeszcze zapytała o, a propos właśnie takich różnych państwowo też wspieranych instytucji, jedną z organizacji, czy też instytucji, której badaniem też się Pani zajmowała, która jednocześnie jest chyba tutaj nam wszystkim bliska, bo też i cały nasz cykl jest zakorzeniony w tej instytucji, czyli w uniwersytecie. I chciałabym zapytać, jak Pani zdaniem wyglądać będzie, a jak powinien wyglądać uniwersytet po kryzysie, czy w tym czasie wychodzenia z tego, powiedzmy teraz, takiej najgłębszej zapaści, i czy uniwersytet w ogóle może wziąć na siebie też taką rolę, żeby być jedną z tych instytucji, która będzie pomagać w kruszeniu tego systemu kapitalistycznego? Mm-hmm. No tak, to jest bardzo ważne pytanie i bardzo trudne. I też jest to coś, nad czym się zastanawiamy z koleżankami i z kolegami. Uniwersytet tradycyjnie jest takim buforem pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. Nic innego tej roli nie pełni, żadne prywatne ośrodki badawcze ani prywatne szkoły wyższe. To jest to miejsce, gdzie zawodowo zajmujemy się radykalną krytyką i radykalną twórczością. Na to nie ma rynku. Co więcej, to czasami jest skierowane przeciwko państwu na przykład, które nas utrzymuje. I my musimy mieć na to przestrzeń, bo dzięki temu właśnie jest ciągłość, jest możliwość odnowy społecznej, odnowy systemowej. No ponieważ uniwersytet również został poddany neoliberalizacji przez ostatnie dziesięciolecia i tej funkcji nie pełni już od dawna. Jest jedno. Bardziej ochoczą systemu kapitalistycznego, więc no, też jest to pewien powód, dla którego znaleźliśmy się w tym impasie i dlaczego nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Bo te pomysły powinny pochodzić od uniwersytetu i powinny nie tylko pochodzić, no bo jakby idee są, tylko że nikt tych idei nie słucha i nikt tych idei nie potrafi wdrażać w życie. Właśnie to przełożenie między ideą a praktyką społeczną to też jest kwestia relacji między uniwersytetem a państwem. No i ponieważ to jest niewydolne, to nie działa, więc mamy cały szereg różnych problemów. Co uniwersytet może robić w tej chwili? No może jedynie robić to, co i tak robi, czyli rozmawiać o różnych modelach alternatywnych, o problemach, zajmować się właśnie tą radykalną krytyką i radykalną twórczością. W tej chwili nikt nie zwraca na nas uwagi i nikt nie każe nam już chwilowo, nie każe nam się zmieniać w korporacje, konkurować między sobą i zajmować się rankingami i marketingiem, więc no, powinniśmy wykorzystać ten moment jak najlepiej, żeby dyskutować na te tematy, na które teraz dyskutujemy w tym towarzystwie. No, a co będzie w przyszłości? No, pewnie jakieś instytucje, jest taka badaczka z Australii, Rewin Connell, która akurat tym aspektem się zajmuje i w bardzo przekonujący sposób rozważa, czym będzie uniwersytet przyszłości, że będzie, jakie struktury, jakie instytucje duże będzie wspierał uniwersytet. To zawsze jakieś wspiera, no właśnie ostatnio było to państwo narodowe. I Rewin twierdzi, że będzie wspierał instytucje na różnym poziomie, czyli na pewno będą uniwersytety państwowe, które pomagają państwu się odnowić, ale jej zdaniem będą też uniwersytety ponadpaństwowe. Jakiś takich struktur typu na przykład Unia Europejska będzie potrzebowała swojego uniwersytetu, żeby móc odnowić, żeby móc w ogóle znaleźć swoją tożsamość, czy wymyślić, czym tak naprawdę jest. I będzie bardzo dużo uniwersytetów regionalnych, bo regiony prawdopodobnie będą odgrywały kluczową rolę, bo wracamy z powrotem, jak mówi Bruno Latour, wracamy z powrotem na ziemię. Ponieważ wracamy z powrotem na ziemię, więc kwestia regionu i najbliższego naszego otoczenia, środowiska naturalnego i tego, co jest wokół rolnictwa, wszystkiego tego, co jest wokół, będzie absolutnie fundamentalnie ważna, więc być może nawet te regionalne uniwersytety będą ważniejsze niż te bardziej wyższego, jakby to powiedzieć, rzędu. To jest bardzo piękna wizja i bardzo krzepiąca, aż się nie chce jej psuć takimi obawami przed tym, że też
też uniwersytet jest tą przestrzenią, w której jednak odczuwaliśmy to w ostatnich latach bardzo mocno. Wchodzi ten język, neoliberalny język właśnie konkurencji, rywalizacji, wręcz jakby cała reforma uniwersytetu idzie w tą stronę, żeby wymuszać konkurencję, żeby uniemożliwić współpracę, bardzo ją utrudniać, prawda? To jest bardzo niepokojące, ale może pocieszające jest to, że w różnych miejscach odbywa się ta refleksja na temat tego, że to nie może iść po prostu w tym kierunku, tak? No bo... Dźwięk się zepsuł. Nie słyszę, co pani mówi. Pani Kornelia. Tak, ja już... O, jest dźwięk z powrotem. Tak. Ale było słychać moje ostatnie... Chyba tak. Chyba tak. Dobra. Dobra. Tak. Tak, w zasadzie może można by powiedzieć, że ta kwestia uniwersytetu była takim ładnym podsumowaniem całej naszej rozmowy, bo dawałaby jakąś też taką może nadzieję niełatwą. Ale może jeszcze w zasadzie może bym dopytała też tak na koniec właśnie, bo to też jakby towarzyszy nam takie pytanie, właśnie trochę już o tym też pani nam powiedziała, ale jeszcze jakby bo wskazała nam pani takie obszary, o których pani myśli z perspektywy właśnie nauk zarządzania, jako takie, w których można by zacząć jakby najwcześniej, najszybciej takie działania na rzecz zmiany w kierunku właśnie bardziej tego sprawiedliwego świata. To co to by było za sfery? Pochodzące z nauk zarządzania, tak? Przede wszystkim całe samozarządzanie, demokratyczne zarządzanie, samozarządzanie, czyli z niewiadomych przyczyn, dla mnie, wiadomych niestety, ale ciężko mi jest się z tym pogodzić. Nigdy się z tym nie pogodziłam i nie pogodzę się. W Polsce przyjęto, że zarządzanie to jest sprawa dla prezesów. Tych prezesów jest po pierwsze niewielu, po drugie nie brakuje im nas. To nie prezesów nam brakuje. Brakuje nam zupełnie czego innego. Zarządzanie to jest również nauka, która właśnie zajmuje się tym, co robią zwykli organizatorzy, pracownicy szeregowi. Ci, którzy na co dzień zajmują się pracą. I mogą na przykład uczyć się, jak demokratycznie współzarządzać. Bo po co komu jest jeden szef? Jeden szef tak bardzo złożonej materii organizacyjnej, jak teraz, bo ja mówię o tych spółdzielniach, mówię o tych organizacjach alternatywnych, które wyglądają dość prosto. One są, to są sklepy z żywnością na przykład. To jest przedszkole, to jest małe pismo niezależne w północnej Anglii. Ale to są twory złożone, które szanują swoją złożoność. Po pierwsze, ludzie tam mają różne poglądy. Po drugie, ludzie są bardzo różni i nie ma żadnych polityk, diversity policies, tylko ludzie po prostu są różni i to jest okej. Wręcz to jest więcej niż okej, to jest źródło jakby różnorodności samej organizacji. Jest takie stare systemowe prawo, że podsystem zarządzający organizacją musi być co najmniej tak złożony jak organizacja. W sytuacji, kiedy mamy niezwykle złożone otoczenie, to jest właśnie to, co charakteryzuje nasze czasy, niezwykła złożoność. I my sobie z tą złożonością nie radzimy. To jest nasz główny problem, to jest problem neoliberalnego kapitalizmu. Nowy neoliberalny kapitalizm jest taka tempa siekiera. Tymczasem otoczenie jest nieskończenie złożone. I żeby tym zarządzać, to trzeba ten podsystem zarządzający też musi być złożony. Więc lepiej, żeby to nie był jeden człowiek, nawet jeśli to będzie Leonardo da Vinci, który prawda nie zdarza się zbyt często. Tylko lepiej, żeby to był zróżnicowany zespół. A jeszcze lepiej, żeby to był rotacyjny zespół. I to wszystko wiadomo jak robić, bo są teorie na ten temat, są badania, są zalecenia, wszystko jest. Tylko siadać i korzystać. Potem inna rzecz, z której możemy skorzystać, to jest bardzo bogata literatura na temat profesjonalizmu i profesji. Czyli organizowania opartego na etosie i na etyce też, na poszanowaniu pewnych wartości. W ogóle wartości są strasznie ważne. To jest to, od czego ja proponuję, żebyśmy zaczęli odbudowę tego zrujnowanego neoliberalnym kapitalizmem świata. Od poszukiwania wartości. I
To jest, zresztą pandemia jest fantastycznym momentem, żeby się nad tym zastanowić. Czego nam brakuje? Czy naprawdę brakuje nam tego, że nie możemy iść do supermarketu i kupić 15 plastikowej jakiejś tam, jakiegoś gadżetu? Czy raczej brakuje nam tego, żeby pójść, usiąść i porozmawiać z drugim człowiekiem? Czy to nie o to nam chodzi? My wszyscy doskonale wiemy, czego nam brakuje. To, czego nam brakuje, to jest to, co sobie cenimy, a to, co sobie cenimy, to są wartości. I teraz znaleźć te wspólne wartości i na tym odbudować świat organizowania. No i właśnie w tych różnych modelach i teoriach zarządzania, które istnieją, i tych starych, które można odkopać i zrecyklować, zamiast wyrzucać, zrecyklować dobre, stare teorie. I w tych nowych, które zostały wypracowane. Inna rzecz. Cały taki zestaw badaczy, bardzo ciekawe rzeczy robią, zajmują się estetyką zarządzania. Piękno, po prostu piękno. Piękno jest potrzebne w życiu, piękno daje poczucie sensu. Piękno może pomóc nam wyjść z tego zamknięcia i tak, żeby nam się chciało żyć i nawet chciało działać, pracować, robić różne rzeczy. Tylko co to jest piękno? Piękno to nie są ci wszyscy ludzie szczerzący zęby na reklamach, którzy wyglądają zresztą dokładnie tak samo. To jest zaprzeczenie piękna. Piękno jest, po pierwsze, jest jednokrotne. Każda osoba i każde zwierzę i przyroda, wszystko jest piękne dlatego, bo jest jednokrotne, jest prawdziwe. Mhm. A nie jest jakby naginaniem na siłę rzeczy, które są żywe, interesujące, do jakiejś płaskiej sztampy, która nam mówi, jak wyglądać, co robić, jak się zachowywać. Jaką tworzyć sztukę i jeszcze potem zniewala tę sztukę przy pomocy tak zwanych praw autorskich, na których gigantyczne pieniądze zarabiają korporacje, bynajmniej nie autorzy, a już na pewno nie czytelnicy. I jest jeszcze wiele innych pomysłów, które, no, co można robić. Dobrze, bardzo, bardzo dziękujemy za tą nadzieję, którą niesie też organizowanie się. I też myślę, że będziemy czekać z niecierpliwością i czekamy z niecierpliwością na Pani książkę, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak w organizacji znajdować nadzieję i jak urządzać ten świat po apokalipsie, która może nie będzie taka ostateczna. Nie, bo ona nie jest ostateczna. Może wyjaśnię, z jakim przekonaniem pisałam tę książkę. Apokalipsa, jak wiadomo, to jest zniszczenie, to jest rozpad. No i to, z czym mamy do czynienia teraz, to jest rozpad struktur instytucji. To struktury instytucje to są te takie więzi i wzorce, które umożliwiają ludziom współdziałanie. Bez tego nie jesteśmy w stanie sprawnie i skutecznie razem działać i dlatego jest tak bardzo dużo psychopatycznego zarządzania w dzisiejszych czasach, bo jeśli nie da się sprawnie funkcjonować w jakiś inny sposób, to trzeba ludzi zmusić, tak? Inaczej w ogóle nic nie będzie działać. Dlatego są ten wysyp psychopatów teraz, bo rzeczy nie działają. I w momencie, kiedy to kruszeje, to jest coraz trudniej konstruktywnie i skutecznie funkcjonować zbiorowo po prostu. No i to jest to, co widzimy. To się wszystko rozpada, rozsypuje. I w związku z tym jest straszne zamieszanie, mnóstwo nieszczęścia i dużo, dużo prawdziwych tragedii. To jest ten bardzo realny wymiar apokalipsy. Ale oryginalne znaczenie słowa apokalipsa wywodzi się oznacza objawienie. I to jest też to, co się dzieje. Na razie mamy w powietrzu
ten kurz, te rozpadające się wielkie, oczywiście no, metaforycznie, instytucje i struktury, które funkcjonowały przez tyle dziesięcioleci, przez tyle stuleci, to wszystko rozsypuje się w gruzy. Ale z drugiej strony mamy objawienie, ponieważ ujawnia się to, na czym one stały. Tego nie było widać do tej pory, bo wszystko było zajęte konstruktami społecznymi, funkcjonującymi. A teraz widzimy, co tam się mieści pod spodem. No i to, co się mieści pod spodem, jest często bardzo brzydkie. To jest przemoc i władza, naga władza taka. I dlatego ludzie są zrozpaczeni, że o, taka piękna instytucja zbudowana na takich koszmarnych podwalinach. I ciągle się to słyszy o różnych instytucjach. Nie będę wymieniać, bo panie wiedzą tak samo jak ja. Właściwie prawie wszystko w ten sposób dzisiaj jest demaskowane. Ale oprócz tego, oprócz tych wszystkich strasznych rzeczy, tam pod tymi konstruktami społecznymi również było to, co nauki społeczne nam mówią, że powinno być. Że instytucje społeczne budowane są na wspólnych wartościach. I to tam jest. Doproponuję, żeby odnaleźć, odszukać. To jest bardzo ciężko znaleźć. Bo to wszystko jest jakby wymieszane i za bardzo przyciąga nasz wzrok ta mnogość przemocy, te wszystkie potworności, które tam się znajdują. Ale tam również są te wartości. Musimy je koniecznie znaleźć. Jeśli je znajdziemy, to będziemy w stanie coś zacząć budować cennego i funkcjonującego, jak to się wszystko skończy. Jeśli ich nie znajdziemy, to wracamy z powrotem do jaskiń. W najlepszym razie. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, co pani mówi na temat tych wartości i na temat tego namysłu etycznego, który musi być w zarządzaniu. To jest bardzo ważne, ponieważ ciągle nam się powtarza, że jakby ekonomia, gospodarka, zarządzanie to są takie rzeczywistości obiektywne, które są domeną ekspertów, którzy wiedzą lepiej, które rządzą się jakimiś żelaznymi prawami i nam się przyjmuje, jakby daje się nam na wiarę, tak, że właśnie przedsiębiorczość oznacza konkurencyjność, konkurencyjność oznacza brak sentymentów. To jest to, co pani pisała w swoim artykule do Kontaktu, tak, że taka nauka zarządzania jest trochę nauką wyzbywania się empatii, czy jakiejś takiej słabości i to jest, wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby namyślać się nad wartościami, wartościami, które urządzają nasze społeczeństwo, no bo to też jakby pozwala nam na partycypację, tak, jakby... Może nie mamy wszyscy tych samych kompetencji ekonomicznych oczywiście, ale mamy takie same kompetencje etyczne. O, właśnie, dokładnie. Dziękujemy bardzo w takim razie za naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Była z nami pani Monika Kostera. Mamy nadzieję, że takich rozmów będzie więcej i że przed końcem nie skończy się apokalipsia, jeśli tak, to że będzie w lepszym świecie. Dziękujemy bardzo. Wyłączam nagrywanie.